Węże. Czemu akurat węże? Witajcie, ja jestem Karakaniec, a dzisiaj dokładnie sprawdzimy najnowszą nadchodzącą grupę bojową dla frakcji Deutsche Afrika Korps, zwaną wywiadem albo szpiegostwem na polu bitwy. Niewidzialna piechota i czołgi, amunicja zapalająca, zaawansowany sprzęt kradnący zasoby, odzyskiwanie broni z wraków, oślepienie wroga i rozpętanie dewastującej burzy ognia. To wszystko i więcej w dzisiejszym odcinku, dlatego pamiętajcie o łapce w górę i zaczynajmy. Zacznijmy od lewej strony, poświęconej infiltracji. Pierwszą rzeczą, którą tam znajdziemy, jest jednostka. Nieuzbrojony Funkpanzerwagen. Dzięki umiejętności skoordynowanej zasadzki ukryjemy nasze jednostki piechoty. Kiedy zaatakują, otrzymają premię pierwszego uderzenia, która zwiększa ich celność i zadawane obrażenia na krótką chwilę. Pamiętajcie tylko, że sam Funkpanzerwagen nie ma kamuflażu. Ma za to przeciwpiechotne miny szu, albo przeciwpancerne miny talerzowe. A na deser prawdziwa perełka w postaci zdalnie sterowanej miny Goliat, którą Funkpanzerwagen może wystawić. Podobnie jak w Kochu 2, Goliat jest bardzo wrażliwy na ostrzał i dosyć powolny. Ale jeśli już dojedzie do celu, to zada masywne obrażenia. Co ciekawe, można go łatwo wykryć przy użyciu wykrywacza min. Działa przeciwpancerne można wzmocnić amunicją zapalającą, która będzie zadawać niewielkie obrażenia rozłożone w czasie, jeśli pocisk przebije pancerz. Ale same obrażenia od podpalenia nie mogą zniszczyć pojazdów. Dodatkowo piechota zostanie wyposażona w lepsze granaty przeciwpancerne zadające większe zniszczenia. Zaawansowany trening w zakresie zasadzek to pasywna umiejętność, która ulepsza zdolność pierwszego uderzenia dla wszystkich jednostek piechoty. Od teraz korzyści z ataku z ukrycia będą trwać jeszcze dłużej i jeszcze bardziej zwiększą zadawane obrażenia. A teraz najbardziej kontrowersyjna umiejętność z całej grupy bojowej, czyli operacja Skorpion, dzięki której kompletnie ukryjemy nasze pojazdy. Zmniejszy to lekko ich ogólną prędkość, ale po wyjściu z ukrycia ich szybkostrzelność wzrośnie. Dodatkowo za pojazdy, które stracimy podczas trwania operacji Skorpion, odzyskamy część zasobów. Napiszcie koniecznie, co sądzicie o takim na przykład niewidzialnym tygrysie. Teraz przechodzimy na prawą stronę, czyli taktyki siania zamętu. Najpierw będziemy musieli wybrać jedną z dwóch radiolatarni, które zbudują nam nasi panzerpionierzy, panzergrenadierzy albo Funkpanzerwagen. Radiolatarnia zakłócająca wykryje wrogie jednostki w mgle wojny i zaznaczy je na minimapie, ale również zakamufluje pobliskie jednostki piechoty. Radiolatarnia podstępu, która brzmi dosłownie jak jakaś nazwa wyjęta z Diablo, będzie podkradać zasoby z terenu wroga, albo utrudni mu przejmowanie naszego terytorium. Obie radiolatarnie mają kamuflaż, lecz jednostki zwiadowcze z łatwością je wykryją. Plądrowanie pozwoli ci uzyskać nie tylko zasoby z rozbieranych wraków, ale również i specjalne uzbrojenie. Rodzaj broni zależy od składu, który dokonuje demontażu. Składy wymieniania zasobów pozwolą zamienić amunicję albo paliwo na zasoby ludzkie. Wymiana będzie tym mocniejsza, im lepszy będzie punkt zasobowy. Operacja dezorientacja to potężna umiejętność, która zmniejszy pole widzenia wrogich jednostek na danym obszarze. Im dłużej wróg będzie stać w tym osłabieniu, tym bardziej ślepy się stanie. Dodatkowo dostanie jeszcze karę do celności. Pamiętajcie tylko, że przeciwnicy dalej będą w stanie odpowiadać ogniem. Umiejętność burzy ogniowej to prawdziwy rarytas dla fanów taktyki spalonej ziemi. Wyznacz teren do ostrzału pociskami zapalającymi i patrz, jak wroga piechota i jego budynki idą z dymem. Wszyscy wrodzy żołnierze w ogniu będą poruszać się wolniej i będą łatwiejsi do trafienia. Grupa bojowa szpiegostwa na polu bitwy pozwoli ci toczyć walki na własnych zasadach, atakować z zaskoczenia i nękać wroga wyjątkowymi taktykami. Nigdy nie atakuj wroga wprost. Wykorzystaj wyjątkowy sprzęt własny lub z odzysku, a potem oślep go lub rozpętaj burzę ognia, żeby na koniec użyć amunicji zapalającej i niewidzialnych jednostek, które pokonają przeciwnika, zanim ten w ogóle zorientuje się, co się dzieje. Jeśli materiał ci się podobał, nie zapomnij o łapce w górę i subskrypcji, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. Deutsche Afrika Korps będzie szpiegować już 2 kwietnia, a ja dziękuję wam za uwagę i do następnego. Cięcie!